Jeden samochód, trzy filmy, trochę zabawy, dużo nauki i 30 stopni w cieniu, ale mamy kabrioleta, więc git. Zapraszamy do salonu Mazdy przy ulicy Krakowskiej. To dzięki uprzejmości tego salonu możemy testować Mazdę MX-5. W tak upalne dni kabriolet to na pewno dobry wybór. Idziemy przez las. Taki lasek uważajcie, że takie sarenka nie wyskoczyła. Spotkanie z dzikiem, z jeleniem, z łosiem, chociaż nawet z zającem. Lis, wilk, kuna, koń. Wydra, ryjówka, zając to są zwierzęta, które żyją w Polsce. Może nie być ciekawe. Tego zawsze prędkość musimy dostosować do panujących warunków. Zaglądnijmy pod maskę temu potworowi. To jest według mnie najlepszy silnik w tym modelu. 2.0, 180 koników. Naprawdę jest czym się bawić. W tym pojeździe mamy obrotomierz na środku, co daje takiego sportowego charakteru. I mamy wyświetlacz biegów, czyli mamy informacje, na którym biegu jedziemy. Dla początkowych kierowców może to być bardzo przydatna rzecz. Idziemy na autostradę. Zobaczymy, jak to auto się zachowuje przy 140. I jestem ciekawy, czy będę miał dalej czapkę na głowie. Opuszczamy skrzyżowanie w prawo. Mamy drogę dwujezdniową. Jako ciekawostka, obszar niezabudowany, droga dwujezdniowa. Więc możemy jechać ile? Oczywiście 100 na godzinę. A więc bujamy potwora do 100. Coś czuję, że Mazda lubi takie obroty. Mamy 100 na godzinę. Czapki są dalej na naszych głowach. Nawet nie czuję jakichś większych zawirowań w środku. Ten pojazd jest wyposażony w tempomat. Możecie sobie na tempomacie ustawić 100 na godzinę i mieć prawą nogę wolną, nie trzymam gazu. Zapraszamy do mini teleturnieju dzisiejszego filmu. Pytanie konkursowe brzmi: który z wymienionych warunków musi być spełniony, aby włączyć tempomat? Odpowiedź A. Pojazd osiągnął minimalną prędkość określoną przez producenta. Odpowiedź B. Został wciśnięty pedał sprzęgła. Odpowiedź C. Została włączona funkcja ograniczenia prędkości pojazdu. Napisz w komentarzu Twoją odpowiedź i ją uzasadnij. Auto samo utrzymuje sobie prędkość. A teraz widzimy, że mamy wjazd na autostradę, więc będzie można troszkę szybciej jechać. Mamy 40, zaraz będziemy mieć porównanie, jak jest przy 40, a jak jest przy 140. W testach bardzo wiele osób ma problemy z pytaniem o tempomat. Spróbujmy sprawdzić jego działanie. Tutaj uruchamiacie sobie tempomat w tym miejscu. Mamy symbol tempomatu. Rozpędzamy go do prędkości, z jaką będziemy chcieli jechać. To będzie 140 i wytestujemy tempomat na autostradzie. Mieliśmy znak autostrada, co to znaczy, że możemy jechać 140. Więc rozpędzamy się i ustawiacie sobie prędkość na przykład na tempomacie, powiedzmy 140. Auto ma też ostrzeżenie o zmianie pasa, gdyby Wam się niechcąco zjeżdżało, to na przykład przycisnęliście, auto Was od razu ostrzega. Lepiej za kierownicą sobie nie przysypiać. Dojechaliśmy autostradą do łańcucha. Brzmi to prawie jak windą do nieba. A na zakończenie filmu przy pomocy tego samochodu zakręcimy bączka.
Takich rzeczy oczywiście nie róbcie na egzaminie.